Jedziemy. Pan Andrzej. Pan nie śpi, panie Andrzeju. O, nie śpi pan. Chyba nie zagra pan obrony Grünfeldera. Ja jednak. A jednak. Dobrego człowieka. Tu gram wariant, który grywa z powodzeniem Szipow. Chociaż w jednym wariancie został skrzywdzony. E3, żeby nie było C5. Goniec E2 i roszada. O, to mam obronione. Tu mam obronione. Na goniec G4 wycofam gońca. A na goniec G4 nie wycofam gońca. Na goniec G4 skrzywdzę pana Andrzeja, napadnę tu i tu. I gdzie ten goniec lepiej stoi? No lepiej stoi tu. No zroszuję. Jeśli koń pójdzie na F6, to mogę go i zbić. A może lepiej go nie bić. Tu skoczek... A ja widziałem, że chcę iść na E4. Dlaczego nie zauważyłem? Może go tym zbiję. Ojojojo. Trudno. Najwyżej będą różnopolowe gońce. Uciekam spod gońca. Nie będzie różnopolowych gońców. No to nie. Hetmanów bym nie wymieniał na miejscu. Czarnych. A mam jeszcze ruch D5 i ten pion pójdzie jak szalony. Chcę zagrać. O, czasu mam mało. Chcę. Ale nie. O. I końcóweczkę mogę grać. Końcóweczkę mogę grać. Tu C4, C5 niegroźne. Może tu wejdę. O. Naskoczę na gońca. Chociaż to ruch taki trochę nieszczęśliwy, ale... Co mi tam? Wejdę na tu dwóch. Oj, pan Andrzej, no panie Andrzeju. Jak to miło patrzeć, jak ktoś wymusza ruchy. Cesarz 2, no już patrzę, mam tylko dwa wyzwania.